Siemaneczko, tu Szakal z tej strony i witam Was na Pandorze, tym razem na tej drugiej. Pokażę Wam dzisiaj najszybszy sposób na wyfarmienie magii. Nie mówię, że najszybciej wyfarmicie, ale chodzi o najszybszą sekwencję powtarzalną. Wejdziemy sobie, a moment, jeszcze nie, network, tutaj, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Charakter, oczywiście Ultimate Vault Hunter Mode, żadnego Normal Mode. Na True Vault Hunter Mode możesz dopiero farmić Legendary, bo dopiero tu się pojawiają na normalu, nie, więc jak masz grę na normalu, dojdź, aż ci się uruchomi True Vault Hunter Mode, dopiero wtedy będziesz mógł farmić. Ja oczywiście Ultimate Vault Hunter Mode, 72 poziom, OP7, bo jeszcze Digistract Pick 8 nie zrobiłem pełnej, dlatego jest 7. Ok, teraz tak, zaczynamy w sanktuary i żeby zrobić szybką sekwencję, to tak, przede wszystkim musicie mieć tego questa. Clan War Zafros vs. Hodanks i mamy do wyboru Eradicate the Hodanks or Eradicate the Zafros. To jest niezbędne do tego, żeby niezamknięty ten quest był. Trzeba go zostawić przed pójściem na Dust. Czy nie można mieć go zamkniętego. Ok, to idziemy sobie nie do Dust, żeby nie jeździć w kółko, tylko idziemy do Lynchwood, jak już niektórzy z Was wiedzą. Idziemy do Lynchwood szybkim travelkiem i przechodzimy do pociągu. O, i tutaj wchodzimy. I teraz tak, zanim tu wejdzie, czy możemy sobie wejść? Jeszcze nie będziemy strzelać, zaraz Wam powiem, o co chodzi. Żeby wracać w kółko i nie musieć odgrywać save'a, chociaż tego save'a warto sobie zrobić zapis. Oni wybiegają, na razie nic się nie dzieje, bo jeszcze nic nie wybraliśmy. Jeśli chcesz magii, albo chcesz tego drugiego, nie pamiętam jak beach był czy coś, to tłuczesz tamtych. Jak chcesz magii, to tłuczesz Mika Zaforda. I teraz tak, przydałoby się, byś... O, nie to wziąłem, przepraszam. Rare Luta sobie wziąć. Wziąć sobie Lady Fista, żeby mieć 800 Critical Hit Damage. Może być B, może być Killer, jeśli masz tego. To jest nieistotne. I walisz tylko Mika Zaforda. Tylko jego. I jak go załatwisz i coś wypadnie, no to podnosisz. Jak nie, to wychodzisz z gry i wchodzisz jeszcze raz i już tutaj lądujesz od razu, na tym peronie. Chociaż nie ma pociągu, jak widzisz, ale przez to, że przeszliśmy przez Lynchwood, to nas puściło i będziemy mogli szybko wracać i po prostu walimy Mikowi w głowę. Wypadło coś? Nic nie wypadło. To wychodzimy. I wychodzimy do menu i wracamy do gry. I wrócimy z powrotem na ten peron od razu. W Dust. Nie w Lynchwood, tylko w Dust. I tak w kółko robisz taką sekwencję. Dopóki ci magii nie wypadnie. Zielone coś wypadło, więc wychodzimy. Tu oczywiście jeszcze na peronie możesz trafić tak samo jak pokazywałem w pokoiku tam u Eli w garażu. Pojawia się pudełko. O! To jest to pudełko. Idziesz sobie, otwierasz i co jest? Bonus! Gwen's Head! Ale tym razem nie Gwen's Head, tylko Mika Zaforda tłuczemy. Znowu coś zielonego wypadło. Nara. I jak tak robicie, to jak widzicie, quest się nie wybieracie. Nie wybieracie strony. Że można wracać w kółko i się ten quest nie odhaczy. Jak nie zaczepicie reszty, to możecie Mika Zaforda walić cały czas. Tym razem nic z niego nie wypadło, jak widać. I tak w kółko. Zrobimy parę obrotów jeszcze, zobaczymy. Farmienie w środku tygodnia to nie jest najlepszy pomysł, bo drop rate najczęściej jest zwiększany na weekend lub z jakiejś tam okazji. Znowu jest Gwen's Head, ale mamy farta, naprawdę. What's in the box? Ok, Mik. Nic nie wypadło. Next.
i tak w kółko. Do bólu. Nie jęczcie mi, że byliście trzy razy i wam nie wypadło. Mam tych giwer kilkanaście, farmiłem je tygodniami. Jeśli chodzi o infinity, farmiłem je miesiącami. Więc jak byliście 5 razy albo 3 dni po 4 godziny, to nic nie znaczy. Może wam wypaść, a może wam nie wypaść. I pamiętajcie, drop rate jest zwiększony nie tylko na Mac, nie na Mac na Lego, tylko na Doka Mercy'ego, ale też jak w weekend będziecie działać, to może wam wypaść na przykład ze skrzynki w dodatku Captain Scarlet, tam w u Lewiatana, w kamnacie skarbów. Tam też infinity się pojawiały. To taki mały hint tylko. Trzeba pamiętać, kiedy jest zwiększony drop rate, więc warto by było, żebyś pilnował wydarzeń, które się dzieją w świecie Borderlands, na forum Gearboxu, jeśli są jakieś akcje albo oglądacie jakieś filmy z zachodnich playerów, to oni informują, że jest na przykład zwiększony drop rate i można farmić. Piątek, sobota, niedziela, nieraz trochę dłużej. Bo tak naprawdę w tygodniu, tak, teraz dzisiaj jest ze środy na czwartek, to może być słabiej. Pamiętajcie o tym. O! Jest. Trickshot magii. Nie wezmę jej, bo mam pełny magazynek. Pełny plecak. Ale możemy sobie ją obejrzeć. Także, jak widzieliście, wszedłem ile razy? 4, 5, 6. Mi się udało. Wypadła jakaś tam. Ja mam w kieszeni kilka. Możemy sobie gdzieś pójść i się schować, żeby do nas nie strzelali. O, tutaj na przykład. Że nie musimy odchodzić. Ile mamy miejsca? O, za dużo. No ale tak, mamy taką. O, trickshot magii. Właśnie taką mamy. F. Takie magii mamy, bardzo fajne. Bam, bam. Mamy takie magii, tu fair magii, to jest takie, a możemy sobie poprzełączać. Będzie fajniej widać. No, ja mam kilka różnych. 20, 18, 20, 22, tu jest Dastardly magii. Ma największy damage i celownik. To był Dal, to Maliwan. To jest Maliwan. To jest Jacobs celownik. To jest Dal, z tego co pamiętam. A to Bandit chyba. Szybko strzela. No jest Givera. A trochę wolniej. Naprawdę ma pierdnięcie niezłe. Zaraz sobie zobaczymy, czy ten trickshot magii, bo tam leżał trickshot magii, czy jest taki sam jak ten, który już mam. Niech sobie strzelają, a my sobie porównamy. No, ten nasz jest lepszy. No, to myślę, że to by było na tyle. Pokazałem, jak udało się nawet w środku tygodnia. Także życzę szczęścia. O, jest nawet tu, mamy magii. Wisi sobie tutaj, o. Także życzę szczęścia w farmieniu. Jak widzieliście, nie było to trudne. Takich kilka obrotów zrobicie i na pewno coś wyfarmicie. Pamiętajcie, ten quest musi być otwarty. Nie zamkniecie go tym. I co? I no, najważniejsze to farmić. Tylko, że jeszcze jedna ważna rzecz.
Nie farmcie na 50 poziomie, bo przejdziecie, będziecie przechodzili grę dalej i zaraz wam po prostu ta Givera się zużyje i nie będzie już damage'a, więc warto by było, żebyście na ile możecie dokupili sobie Ultimate Vault Hunter Mode 1 i 2, żeby dobić do 72 levelu i dopiero wtedy farmić. Bo tak to no fajnie, że będziecie teraz mieli na 50, 63 czy tam którymś, ale potem znowu będziecie musieli ją farmić, a jak nie będziecie mieli otwartego questa, to będzie dużo trudniej ją wyfarmić. No, to myślę, że to by było na tyle. Na dzisiaj, w razie czego jakbyście mieli jakieś pytanka, dajcie znać. A ja się już żegnam z Pandory. Cześć, trzymajcie się, pa.